III i IV wieku. Manuskrypty określano jako bibliotekę. Skryptów pisali je 3 wieki po śmierci Jezusa. I prawdopodobnie chcieli przedstawić własną wersję chrześcijaństwa. Ich Ewangelie uznano za heretyckie, ale ktoś uznał, że warto je zachować. W południowym Egipcie prawdopodobnie miejscowi mnisi owinęli manuskrypty w skórę, zamknęli w glinianych naczyniach i zakopali na pustyni. Może myśleli, że teksty ujrzą kiedyś światło dzienne. I tak się stało. Ponad 1600 lat później. W 1945 roku pewien rolnik szukał nawozu, a znalazł naczynia z chrześcijańskimi manuskryptami. Teksty napisano po koptyńsku. Najprawdopodobniej były to kopie tłumaczeń ze starożytnej Greki. Analiza metodą węglową określiła pochodzenie dokumentów na przełom III i IV wieku. Nie kwestionuje się ich autentyczności, jednak treść wywołała niespotykane do tej pory kontrowersje. Manuskrypty określono jako Bibliotekę Nag Hammadi. Mogą być jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych. W Kairze uczeni i archeolodzy zgodnie odcyfrowywali teksty. Prace trwają do dziś. Im więcej się dowiadują, tym bardziej są zdziwieni. Biblioteka Nag Hammadi wraz z innymi tekstami przedstawia system wiary różny od tradycyjnego chrześcijaństwa. Nieznane opowieści o Chrystusie, jego młodości i nawet możliwym związku z kobietą. Manuskrypty rzucają nowe światło na życie Jezusa, podważając tradycyjne poglądy Kościoła. To jest na 100%. Tak jak jest. Mniej nam mówią o historycznym Jezusie. Chcą nam raczej przekazać, jaki ich zdaniem był Jezus. Jakie miał znaczenie. Został pokazany raczej jako filozof i przewiciel wiedzy. No pewnie. Nie był już rabin, prorokiem i zbawicielem, jak uważali współcześni mu ludzie. Z tekstów Nag Hammadi wypływa parędziesiąt niezwykłych opowieści spoza kanonu, poczynając od narodzin Jezusa. No i to nie pasowało. Tego, co Jezus mówił, co powinno być. Jeden z manuskryptów nazwano Ewangelią Dzieciństwa według Jakuba. Tę opowieść przekazywano przez wieki. Ponownie opowiada ona historię narodzin, podkreślając ubóstwo Jezusa, czystość Marii i cud narodzin Syna Bożego. I tak Jezus nie urodził się w stajni, ale w grocie. Jego ojciec Józef był starcem, który miał liczne potomstwo z inną żoną. Zaawansowany wiek Józefa miał zapewnić seksualną czystość Marii. Takie przedstawienie tej historii ze starym Józefem, ojcem dzieci z wcześniejszego małżeństwa, pozwala Marii zachować dziewictwo i jeszcze bardziej odsunąć od niej Józefa. Mógł zaistnieć w opowieści, ale nie dzielił łoża z Marią. Według tej wersji Maria zaczęła rodzić, zanim dotarli do Betlejem. Urodziła dziecko w grocie. Józef nie chciał sam przyjmować porodu, więc pobiegł w akuszerkę. Gdy wychodził, nagle ujrzał cud. Według Ewangelii Dzieciństwa Józef powiedział: ujrzałem, jak chmury się zatrzymały, a ptaki nagle zamarły w powietrzu. Spojrzałem na ziemię i ujrzałem rozłożony obrus i siedzących przy nim robotników. Trzymali dłonie na nim, ale nie sięgali po jedzenie.
Ich twarze były skierowane ku górze. Józef wreszcie znalazł akuszerkę, ale gdy dotarli do groty, było po wszystkim. Dziecko przyszło już na świat. Potem ujrzeli, jak szło do swojej matki. Według Ewangelii Dzieciństwa nowonarodzony Jezus podszedł do matki i zaczął ssać. Ta opowieść bawi wielu uczonych, ale inni twierdzą, że Ewangelia Dzieciństwa wypełnia lukę związaną z pierwszym dniem życia Chrystusa. Przekaz jest jasny. Próby zrozumienia mocy Chrystusa, nawet jako noworodka, przekraczają zdolności rozumu. Te teksty zaintrygowały wielu uczonych. Niektórzy uważają te opowieści za zaginione ogniwa, które próbują przedstawić bardziej mistycznego Jezusa. Inni twierdzą, że są to opowiastki mówiące więcej o ich autorach niż o historycznym Chrystusie. Wiele pytań dręczy jeszcze badaczy Biblii. Kto i dlaczego napisał te teksty? Na początku XXI wieku wielu ekspertów uważa, że owe teksty odzwierciedlają chaotyczne okoliczności narodzin wczesnego chrześcijaństwa. W II i III wieku naszej ery zapewne każdy chrześcijanin miał własną opinię o Jezusie z Nazaretu. Tak zróżnicowane opowieści, prawdziwe lub fałszywe, mogły umożliwiać ludziom zrozumienie Jezusa Chrystusa, człowieka, proroka, Syna Bożego. Opinie na jego temat były bardzo zróżnicowane. Niektórzy uważali, że jest 36 bogów, inni twierdzili, że 365. Wszystkie grupy uznawały się za chrześcijan i twierdziły, że ich poglądy są słuszne. Opowieści o Jezusie pozostającym w bliskim związku z kobietą. Jezus, który uniknął ukrzyżowania. Jezus kroczący po zmartwychwstaniu jako olbrzym. Odkryta w Egipcie. Pewnie mobile. Rozmawiaj i SMS-uj bez limitu za 19,90. Patrz, dziadostwo się wpierdala wszędzie, widzę reklamy. Brutto. Umowa na 1 miesiąc. 5. Patrz, przecież reklama się wpieprza i normalnie z takim impetem, że gorzej niż po chamsku. My tego nie chcemy, bo po prostu edukacyjnie tylko to nam pokazuje, jak bardzo niektóre opcje chcą zarobić. Tak. Dajmy wcześniej i zobaczmy. Widzisz? Jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, co my tu opowiadamy w naszym radiu. To KFM, Euroconcita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Napisał też o... Tak, bardzo ciekawe. Gdzie Jezus o tym nauczał? Skąd się to wzięło? Czas zbadać znaczenie tych niezwykłych dokumentów, poznać ich treść i ustalić, czy biblijny wizerunek Chrystusa jest niekompletny. Kilka razy przejrzyjmy. Jezus nieznany. Bo Jezus przecież nie był buntownikiem. Chrześcijaństwo, największa społeczność religijna na świecie. Należy do niej co trzeci człowiek. Nie był pijanicą wina i nie lubił. Kościoły są wszędzie. Nawet na Antarktydzie. Dzień i noc w tych historia tej religii trwa 2000 Jezus nie lat. Lubił tego. Jezus do rzeczy. I dlatego go zabili. Poznajemy ją dzięki czterem Ewangelii. Według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Tak, aha. I ja potem chrześcijanie uznają te teksty za najwcześniejsze i najbardziej dokładne przedstawienie życia Jezusa. Takie są mohery. Z krzyżami łazi. Kółko to samo gada. Różańce klepie, trepie, trzepie. A jeśli było więcej tekstów, jeśli coś pominięto, coś tak skandalicznego, że wczesny Kościół uznał to za bluźnierstwo. Ale ciekawe, odnaleziono wiele zaginionych Ewangelii. Przedstawiają one zaskakujący obraz Chrystusa. Autorzy tych manuskryptów pisali je 3 wieki po śmierci Jezusa. I prawdopodobnie chcieli przedstawić własną wersję chrześcijaństwa. Ich Ewangelie uznano za heretyckie, ale ktoś uznał,
że warto je zachować. W południowym Egipcie prawdopodobnie miejscowi mnisi owinęli manuskrypty w skórę, zamknęli w glinianych naczyniach i zakopali na pustyni. Może myśleli, że teksty ujrzą kiedyś światło dzienne. Takie oszustwa. Polaków jest bardzo dużo. Każdy zna jakiś tam język obcy, jeden, drugi, trzeci. Niekoniecznie musi to być. I tak się stało. Ponad 1600 lat później. W 1945 roku pewien rolnik szukał nawozu, a znalazł gliniane naczynia z chrześcijańskimi manuskryptami. Teksty napisano po koptyjsku. Najprawdopodobniej były to kopie tłumaczeń ze starożytnej Greki. Analiza metodą węglową określiła pochodzenie dokumentów na przełom III i IV wieku. Nie kwestionuje się ich autentyczności, jednak treść wywołała niespotykane do tej pory kontrowersje. Manuskrypty określono jako Bibliotekę Nag Hammadi. Mogą być jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych. W Kairze uczeni archeolodzy żmudnie odcyfrowywali teksty. Prace trwają do dziś. Im więcej się dowiadują, tym bardziej są zdziwieni. Biblioteka Nag Hammadi wraz z innymi tekstami przedstawia system wiary różny od tradycyjnego chrześcijaństwa. Nieznane opowieści o Chrystusie, jego młodości, a nawet możliwym związku z kobietą. Manuskrypty rzucają nowe światło na życie Jezusa, podważając tradycyjne poglądy Kościoła. Mniej nam mówią o historycznym Jezusie. Chcą nam raczej przekazać, jaki ich zdaniem był Jezus, jakie miał znaczenie. Został pokazany raczej jako filozof i przywiciel wiedzy. Nie był już rabim, prorokiem i zbawicielem, jak uważali współcześni mu ludzie. Z tekstów Nag Hammadi wypływa parędziesiąt niezwykłych opowieści spoza kanonu, poczynając od narodzin Jezusa. Jeremiasz, jak Ezechiel raczej do nich przyszedł, ale nim nie był. Jeden z manuskryptów nazwano Ewangelią Dzieciństwa według Jakuba. Tę opowieść przekazywano przez wieki. Ponownie opowiada ona historię narodzin, podkreślając ubóstwo Jezusa, czystość Marii i cud narodzin Syna Bożego. I tak Jezus nie urodził się w stajni, ale w grocie. Jego ojciec Józef był starcem, który miał liczne potomstwo z inną żoną. Taki Mareczek będzie, wiesz, zaawansowany wiek Józefa miał zapewnić seksualną czystość Marii. Wysysa, jak pluska, wiesz, takie przedstawienie tej historii ze starym Józefem, ojcem dzieci z wcześniejszego małżeństwa, pozwala Marii zachować dziewictwo i jeszcze bardziej odsunąć od niej Józefa. Mógł zaistnieć w opowieści, ale nie dzielił łoża z Marią. Według tej wersji Maria zaczęła rodzić, zanim dotarli do Betlejem. Urodziła dziecko w grocie. Józef nie chciał sam przyjmować porodu, więc powiekł w akuszerstwie. Gdy wychodził, nagle ujrzał cud. Według Ewangelii Dzieciństwa Józef powiedział: ujrzałem, jak chmury się zatrzymały, a ptaki nagle zamarły w powietrzu. Spojrzałem na ziemię i ujrzałem rozłożony obrus i siedzących przy nim robotników. Trzymali dłonie na nim, ale nie sięgali po jedzenie. Ich twarze były skierowane ku górze. Józef wreszcie znalazł akuszerkę, ale gdy dotarli do groty, było po wszystko. Dziecko normalny miał mózg. Potem ujrzeli, jak szło do swojej matki. Według Ewangelii Dzieciństwa nowonarodzony Jezus podszedł do matki i zaczął ssać.
Ta opowieść bawi wielu uczonych, ale inni twierdzą, że Ewangelia Dzieciństwa wypełnia lukę związaną z pierwszym dniem życia Chrystusa. Przekaz jest jasny. Próby zrozumienia mocy Chrystusa, nawet jako noworodka, przekraczają zdolności rozumu. Te teksty zaintrygowały wielu uczonych. Niektórzy uważają te opowieści za zaginione ogniwa, które próbują przedstawić bardziej mistycznego Jezusa. Inni twierdzą, że są to opowiastki mówiące więcej o ich autorach niż o historycznym Chrystusie. Wiele pytań dręczy jeszcze badaczy Biblii. Kto i dlaczego napisał te teksty? Na początku XXI wieku wielu ekspertów uważa, że owe teksty odzwierciedlają chaotyczne okoliczności narodzin wczesnego chrześcijaństwa. W II i III wieku naszej ery zapewne każdy chrześcijanin miał własną opinię o Jezusie z Nazaretu. Tak zróżnicowane opowieści, prawdziwe lub fałszywe, mogły umożliwiać ludziom zrozumienie Jezusa Chrystusa, człowieka, proroka, Syna Bożego. Opinie na jego temat były bardzo zróżnicowane. Niektórzy uważali, że jest 36 bogów, inni twierdzili, że 365. Wszystkie grupy uznawały się za chrześcijan i twierdziły, że ich poglądy są słuszne. Opowieści o Jezusie pozostającym w bliskim związku z kobietą. Jezus, który uniknął ukrzyżowania. Jezus kroczący po zmartwychwstaniu jako olbrzym. Odkryta w Egipcie w 1896 Ewangelia głosi, że najbliższym uczniem Jezusa była kobieta. Tekst, który autorzy poświęcają Marii Magdalenie, sugeruje, że łączył ją bliski związek z Chrystusem. I jeszcze jeden zaginiony tekst. Ewangelia według Judasza, który zdradził Jezusa. W tym zadziwiającym tekście Judasz został przedstawiony jako bohater za to, że przekazał Chrystusa władzą. Ta Ewangelia głosi, że sam Jezus kazał Judaszowi tak postąpić i że był to przejaw łaski. Niektórzy po prostu odrzucą te teksty i nazwą je heretyckimi. Chcieliby, żeby schować je w jamie, w której zostały znalezione. Uznają, że są przejawem obecności szatana i mogą sprowadzić ludzi na manowce. Śledztwo mające ustalić, kto napisał te radykalne teksty, prowadzi nas w sam środek politycznego i religijnego zamieszania po śmierci Chrystusa. Starożytny Bliski Wschód aż kipiał od różnych prądów politycznych i religijnych, judaizmu, stoicyzmu, wyznań egipskich i syryjskich. Jedną z grup stanowiła rewolucyjna sekta zwana gnostykami. Wielu gnostyków uważało się za chrześcijan. Wiedza po grecku to gnosis. Ci ludzie nazywali się sami lub zostali nazwani gnostykami. Dla tych chrześcijan Jezus był boskim zbawicielem zesłanym spoza granic fizycznego wszechświata. Jego ciało było tylko ziemską powłoką skrywającą boskiego ducha. Pytanie, kim był Jezus, stanowiło część kontrowersji we wczesnym Kościele. Do jakiego stopnia był synem ludzkim czy człowiekiem? Do jakiego stopnia był istotą boską i synem Bożym? Wielu gnostyków przyciągała postać Jezusa, jego nauczanie o miłości, dobroczynności i tolerancji. Był nauczycielem wiedzy tajemnej. Gnostycy nie godzili się z poglądem, że Chrystus musiał umrzeć za nasze grzechy. Gnostycy i inne sekty chrześcijańskie chcieli zgłębiać swoją wersję Jezusa i zaczęli pisać własne opowieści. Jakby mówili, napiszmy inną historię, wyłączając tę okropną sprawę z ukrzyżowaniem i skupmy się na jego mądrości duchowej, która pomoże nam dzisiaj. Nie mówcie, że mamy wziąć swoje krzyże i iść za nim. To zbyt wiele. Chcemy mieć Jezusa, z którym sobie poradzimy. Gdy współcześni naukowcy odszyfrowują te niezwykłe manuskrypty, zauważają pewne różnice.
Każda padlina sugeruje, żebyśmy przemyśleli swoją wiedzę o Chrystusie. Po raz pierwszy idziemy śladami Jezusa, dziecka i zbuntowanego nastolatka. Eksperci uważają, że są to autentyczne dokumenty, ale ich znaczenie zawsze można podważyć. Każdy zaginiony tekst o Chrystusie jest pełen niespodzianek. Jeden z manuskryptów, Ewangelia Dzieciństwa według Tomasza, stanowi zadziwiający zbiór opowieści o dziecku, które miało nadnaturalną moc. Ewangelia Dzieciństwa według Tomasza zaczyna się od sceny, gdy Jezus bawi się nad strumieniem, wodą i błotem. Jezus bawiący się w błocie okazuje się takim samym stworzycielem, jak Bóg, który w Księdze Stworzenia użył gliny do stworzenia pierwszego człowieka. Ale nad brzegiem strumienia Jezus nie ukształtował Adama na podobieństwo swoje, stworzył coś całkiem innego. Z błota ulepił kilka ptaków. Gdy to czynił, zobaczył go przechodzący Żyd i bardzo się zmartwił, bo to był szabas. Jezus naruszył zakaz pracy w szabas. To była jakby przepowiednia tego, co mu się później przydarzy, gdy popadnie w konflikt związany z przestrzeganiem szabasu. Mężczyzna pobiegł opowiedzieć o tym ojcu Jezusa, a wtedy pojawił się Józef. Zobaczył swojego syna i ulepione ptaki. Rozłościł się i powiedział: Jezusie, co żeś uczynił? Naruszyłeś święto szabasu. Na to Jezus zaklaskał w dłonie, a ulepione ptaki rozpostarły skrzydła i odleciały. Był to pierwszy cud opisany w tej Ewangelii. Opowieść, która miała przedstawić mistyczne, boskie umiejętności Jezusa dziecka. Zniszczył dowody przestępstwa i pokazał, że potrafi tworzyć życie, że ma w sobie boską moc. Tym samym rozwiązał problem pracy w szabas. Był panem szabasu już jako 5-letni chłopiec. Następnie w Ewangelii według Tomasza pojawia się coś wręcz nie do uwierzenia. Syn Boży potrafi odebrać życie. Ma charakter i bywa w złym humorze. A gdy się wścieka, trzeba uważać, bo jest w nim coś nieposkromionego. Według tego tekstu Jezus okaleczył młodego syna człowieka, który oskarżył go o naruszenie szabasu. Jezus rzekł: ty też będziesz jak drzewo bez korzeni i nie będziesz miał owoców. A chłopiec osunął się na ziemię. Nadeszli rodzice i zabrali syna, płacząc nad jego utraconą młodością i dziwiąc się, jakie dziecko mogło rzucić taką klątwę. W tekście można znaleźć wiele niepokojących opisów młodego Jezusa, który był nie tylko potężny, ale również popędliwy. Jezus szedł ulicą miasta Nazaret, gdy jakieś dziecko niechcące go potrąciło. Zdenerwowało to Jezusa. Odwrócił się do dziecka i powiedział: sam już dalej nie pójdziesz. Według tego tekstu chłopiec, który potrącił Jezusa, padł martwy na ziemię. Dlaczego chrześcijanie mieliby przedstawiać Jezusa jako kogoś gwałtownego, zabijającego ludzi? Nie jestem pewien, czy znajdzie się dobra odpowiedź. Niektórzy eksperci uważają, że ten ciemny obraz Chrystusa powstał w wyniku prób zrozumienia wszechwładzy istoty boskiej, zwłaszcza gdy objawiała się w postaci chłopca. Warto pamiętać, że Jezus zmarł zaledwie kilka pokoleń przed powstaniem tych tekstów. Wspomnienia nadal były świeże, a potrzeba zrozumienia jego życia bardzo potężna. To chrześcijańskie wyobrażenia Chrystusa z II i III wieku. My też chcemy wiedzieć, jaki był Jezus w dzieciństwie.
jest synem Boga, ma wielką moc i jest wszechwiedzący. Jaki był jako dziecko? Ewangelie niewiele o tym mówią. Czy eksperymentował ze swoimi mocami, zanim je pojął? Czy Ewangelia według Tomasza pokazuje nam wczesnego Chrystusa, który powróci w dniu sądu ostatecznego? W tradycyjnej teologii chrześcijańskiej ludzie, którzy nie przyjmują Chrystusa i stają po złej stronie, zostaną zniszczeni, gdy Jezus powróci, by ich sądzić. Zapowiedź tego było już widać u pięciolatka. Być może wizja Jezusa dziecka, jako Jezusa ostatecznego sędziego, miała na celu zwiększenie szacunku wobec Boga. Może była to próba przekazania, jak poważny jest związek ludzi z Jezusem, jak się traktuje to dziecko i jak się z nim postępuje. W Ewangelii według Tomasza młody Jezus co najmniej 3 razy dokonuje tych samych cudów jak dorosły. Ożywia zmarłego. Pierwszy taki wypadek wydarzył się, gdy jego kolega Zinon spadł z dachu. Mieszkańcy Nazaretu, obawiający się już Jezusa, myśleli nawet, że to on go zabił. Zinon leżał na ziemi. Nadeszli jego rodzice, dostrzegli martwe dziecko, zauważyli Jezusa na dachu i pomyśleli, że on to zrobił. Oskarżyli Jezusa: nikczemniku, to ty go zrzuciłeś. Jezus odrzekł: to nie ja go zrzuciłem, on sam spadł. Był nieostrożny, spadł z dachu i zginął. Wszyscy pomyśleli, że to sprawka Jezusa, bo już wcześniej bił dzieci, które go irytowały. Jezus próbował się bronić. Był zły, że oskarżono go o zabicie kolegi. Zawołał: Zinonie, czy to ja cię zrzuciłem? A Zinon powstał z martwych i rzekł: nie, panie, ty mnie nie zrzuciłeś, ty mnie ożywiłeś. Jezus jako bioniczny chłopiec, który skacze z dachu budynku, ląduje na ziemi i ożywia zmarłego, żeby powiedział prawdę. Eksperci uważają, że starożytni autorzy chcieli w ten sposób przedstawić przemianę młodego Jezusa, który dorastając zaczął używać swej mocy do czynienia dobra. Kolejny przykład ożywienia zmarłych to opowieść o młodej matce cierpiącej z powodu śmierci dziecka. Gdy Jezus usłyszał zawodzenie kobiety, podszedł do dziecka, dotknął jego brzucha i powiedział: mówię do ciebie, dziecko, nie umieraj, ale żyj i bądź ze swoją matką. Gdy dziecko wróciło do życia, Jezus powiedział jego matce: weź je, nakarm i pamiętaj o mnie. Niektórzy uczeni wierzą, że odkupienie Jezusa, przemiana z nastoletniego zabójcy w dawcę życia, była próbą pokazania procesu dojrzewania Chrystusa. Zaczął sobie uświadamiać, kim jest, co może zrobić i dokąd zmierza jego życie. Wielu uważa, że Ewangelie dzieciństwa są po prostu tylko kreatywnymi interpretacjami Biblii, odpryskami nowej doktryny, ale niekoniecznie dokładnymi opisami życia młodego Jezusa. Ewangelie dzieciństwa to tak naprawdę chrześcijańskie opowiastki. Służą rozrywce, są ciekawe, a ich lektura daje dużo radości. Wiele opowieści z Ewangelii dzieciństwa to proste bajki, które nie zajmują się kwestiami życia i śmierci. Popularna opowieść z Ewangelii Tomasza przedstawia, jak Jezus pracował z ojcem Józefem w stolarni. Jedna z najzabawniejszych opowieści o dorastaniu w Nazarecie Jezusa, syna cieśli, mówi, że Józef okazał się kiepskim rzemieślnikiem. Józef miał zrobić łóżko bogatemu człowiekowi. Oznaczało to spory zastrzyk finansowy i ważne zlecenie. Niestety Józef popełnił błąd. Za bardzo przyciął deski i nie miał pieniędzy na nowe. Ale syn powiedział mu, żeby się nie martwił.
Jezus użył swojej mocy, żeby rozciągnąć deski do właściwej długości. I już miały odpowiednią długość. Józef był bardzo zadowolony. Jeszcze raz widzimy moc Jezusa jako nastolatka. Czasem zaginione teksty i Biblia opowiadają o tym samym. Na przykład 12-letni Jezus odwiedza świątynię w Jerozolimie. Niektórzy uczeni sądzą, że może to potwierdzać wiarygodność odnalezionych manuskryptów. Inni twierdzą, że opowieść o młodym Jezusie w świątyni jest tak znana z Ewangelii świętego Łukasza, że jest to dowód tylko na to, że właśnie ta Ewangelia została wykorzystana jako źródło. Nie jest fantastyczne. Jezus nie sprawia, że gliniane ptaki latają, nikogo nie odtrąca, nie ożywia zmarłego dziecka, po prostu jest w świątyni i rozmawia o piśmie i teologii z nauczycielami prawa. Tajemnica pozostaje nierozwiązana. Czy są to prawdziwe opowieści, czy tylko twórcze ozdobniki? Czy wczesne lata życia Chrystusa były pełne dziecięcej złości, kary i łaski? Jeden z apokryfów nie zatrzymuje się na dzieciństwie Jezusa. Próbuje wypełnić lukę między 12 a 30 rokiem Jego życia. To niezwykle nowoczesna opowieść o podróży Jezusa poza Galileję, aż do Himalajów. Niektóre wersje żywota Jezusa bardzo odbiegają od świata Judei z II czy III wieku. Rok 1887, północne Indie. I opowieść o brakujących latach nagle nabiera znaczenia. Opowieść zaczyna się w odległej wiosce Lej, gdzie rosyjski pisarz Nikołaj Notowicz złamał kość stopy spadając z konia. Uratowali go buddyjscy mnisi z pobliskiego klasztoru. Powiedzieli Notowiczowi, że posiadają starożytne teksty zawierające szczegóły życia świętego o imieniu Issa, który podróżował tam przed wiekami. Przewodnik Notowicza przetłumaczył tekst na rosyjski i pisarz zrozumiał, że Issa nie był zwykłym wędrownym kaznodzieją. Uznał, że tym świętym był Jezus, a to opowieść o brakujących latach. Jedną z wielkich tajemnic i tematem spekulacji o życiu Jezusa pozostaje pytanie, co robił między 12 a 30 rokiem życia. Dlatego owe 18 lat określa się mianem brakujących lat. Również imię proroka z Himalajów stanowi kolejną wskazówkę. W wielu językach wschodu Isa oznacza Jezusa. Czyżby to była prawda? Czy Jezus Chrystus naprawdę odbył podróż na kraj świata, by uczyć się od mistyków? Zdaniem Notowicza tekst głosił, że Isa spędził 6 lat żyjąc i nauczając wśród hinduistycznych braminów. Niektórzy sądzą, że mógł istnieć pewien związek między wielkimi nauczycielami różnych religii i że Jezus mógł zaczerpnąć pewne mistyczne idee z hinduizmu i buddyzmu. Słowa z nauk Issy przypominają słowa z Ewangelii Nowego Testamentu. Nie będziesz czcił bożków. Nie uważaj się za pierwszego. Nie poniżaj sąsiada. Wspomagaj ubogich. Podtrzymuj słabych. Nie czyń nikomu zła. Nie pożądaj tego, czego nie posiadasz, a co posiadają inni. Opowieść o Issie przybiera nagle zaskakujący obrót. Nie posłuchał swoich hinduskich mentorów i nauczał niższe klasy. Rzecz nie do pomyślenia w systemie kastowym Indii. Mędrcy obrócili się przeciwko Issie, spiskowali, żeby go zabić.
Isa, czy też Jezus, odkrył ich plany i uciekł. Notowicz powoli zdrowiał, aż wreszcie wrócił do domu. Zabrał ze sobą tłumaczenia tekstów. Twierdził, że są to niepodważalne dowody wyjaśniające największą tajemnicę, miejsce pobytu Chrystusa podczas brakujących lat. Notowicz opublikował te materiały w 1894 roku. Książkę zatytułował Nieznane życie Jezusa Chrystusa. Ale współcześni uczeni nie są przekonani. Choć jest to pociągający pomysł i warto go zbadać, to nie ma historycznych dowodów, że Chrystus uczył się od mistrzów buddyzmu czy hinduizmu. Wielu historyków uważa, że Jezus nigdy nie przebywał z dala od Galilei i Nazaretu. To nie są brakujące lata. Jezus nigdzie nie zniknął. Wrażenie owych brakujących lat stworzyła literatura, historie, które opowiadano. Ale ludzie zawsze się zastanawiali, dokąd mógł pójść Jezus. Co robił w tym czasie? Moim zdaniem przebywał blisko domu. Może pracował z ojcem i zajmował się stolarką. Bez wątpienia istnieje luka w historii Jezusa. Ewangelie z Nowego Testamentu opisują przede wszystkim wydarzenia z okresu, gdy Jezus miał 30 lat. Innymi słowy, wczesne lata życia Chrystusa to biała plama. Nie wiemy, gdzie i jak wtedy żył. Czy był wędrownym kaznodzieją szukającym wiedzy za granicą, czy pracował w warsztacie ojca? Nie mamy pełnych przekazów historycznych, ale większość uczonych uważa, że Jezus nie podejmował dalekich podróży. Historyczny Jezus był Żydem i Galilejczykiem. Należał do zwolenników Jana Chrzciciela. Był to religijny ruch odnowy. Ludzie czuli, że Bóg działa w Palestynie w nowy, wyjątkowy sposób. Nadchodziło Królestwo Boże, co oznaczało, że kończą się rządy szatana. W czasie religijnych poszukiwań Jezus stale się przemieszczał, głosząc dobrą nowinę tym, którzy chcieli słuchać. Podczas ostatnich lat u boku Chrystusa często przebywała Maria Magdalena. Jej postać wywołała ostatnio ostre kontrowersje. W Biblii jej imię wymieniono 18 razy, co oznacza, że jest jedną z najważniejszych, a jednocześnie prowokujących postaci. W dwóch alternatywnych Ewangeliach, księdze według Marii, odnaleziony w grobie XIX-wiecznego mnicha, i księdze według Filipa, która stanowi część biblioteki Nag Hammadi, można znaleźć sugestie o intymnym związku łączącym Jezusa i Marię Magdalenę. Dzięki tym tekstom dostrzegamy, że ta postać mogła być znacznie ważniejszym uczniem Jezusa, niż ludzie przypuszczali. Mogła być mu bardzo bliska, być nawet najukochańszym uczniem. Czy Maria Magdalena mogła być najbardziej zaufanym przyjacielem i wyznawcą? Z Ewangelii według Marii to właśnie Maria Magdalena lepiej znała zamysły Jezusa niż inni uczniowie. Znała tajemnicę Jezusa, a pozostali uczniowie przychodzili do niej i mówili: powiedz nam, o co chodziło Jezusowi. Powiedz to, co ty wiesz, a my nie. Ewangelia według Marii głosi: Piotr powiedział do Marii: siostro, wiemy, że Zbawiciel kocha cię bardziej niż inne kobiety. Powtórz nam słowa Zbawiciela, które pamiętasz, które znasz, a których my nie znamy i których nie słyszeliśmy. Maria odpowiedziała i rzekła: co jest przed wami ukryte, ja wam ogłoszę. Ewangelie według Marii i Filipa sugerują, że Maria Magdalena była najbardziej zaufaną osobą dla Chrystusa.
większość uczonych nie jest o tym przekonana. Ostatnio popularne stało się twierdzenie, że Maria Magdalena była kochanką Jezusa, może nawet jego żoną i matką jego dzieci. To stwierdzenie nie jest oparte na wiarygodnych przekazach historycznych. Gnostycy, którzy napisali tę Ewangelię, mogli wierzyć, że Jezusa i Marię łączyły intymne stosunki. Według gnostyków, jeśli w ogóle Jezus pocałował Marię Magdalenę, dzielił się z nią tajemnicami niebios. Podstawowy kłopot przy odszyfrowywaniu owych Ewangelii to ich fatalny stan. W przypadku Ewangelii według Filipa papirus się rozpada i jest pełen dziur. Brak najważniejszego słowa stwierdzającego, że Jezus mógł pocałować Marię. Niektórzy sugerują, że pocałował ją w usta, ale mógł pocałować ją w policzek, czoło, rękę lub ucho. Nie wiemy, jak brzmiało to słowo. Owemu pocałunkowi nadano ogromne znaczenie i wykorzystano go jako podstawę do opisania fizycznej bliskości łączącej Jezusa i Marię Magdalenę. Nie jest jasne, czy łączyła ich więź fizyczna, czy też nie. Skoro nie ma innych dowodów niż niekompletne teksty gnostyków, udowodnienie istnienia takiego związku jest bardzo trudne. Jeden rozdział z życia Chrystusa jest dobrze udokumentowany w uznanych i nieuznanych Ewangeliach. Męka, ukrzyżowanie i zmartwychwstanie. Odnalezione teksty głoszą coś, co uderza w samą podstawę chrześcijaństwa. Że Chrystus wcale nie zmarł na krzyżu. To przecież istota chrześcijaństwa, cierpienie i ukrzyżowanie Chrystusa. Krwawa opowieść o krzyżu i śmierci ziemskiej powłoki Jezusa za grzechy świata. Najważniejsze, najbardziej wiarygodne i historyczne informacje pochodzą od Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Cztery teksty biblijne ukazują agonię i śmierć Chrystusa w przerażających szczegółach. Historyczny Jezus został ukrzyżowany przez Rzymian. Była to okrutna kara. Wiemy coś na ten temat. To naprawdę przerażająca opowieść. Nie można zanegować brutalności ukrzyżowania, ale nie zawsze uznawano, że Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu za grzechy ludzi. Niektórzy chrześcijanie nie mogli uwierzyć, że Mesjasz zginął tak haniebną śmiercią. Podczas pierwszych 300 lat chrześcijaństwa relacje o śmierci Chrystusa były zaskakująco różne. Ówcześni pisarze szukali drogi do pogodzenia się z wyobrażeniem, że Jezus, Syn Boży, mógł zostać stracony. W późniejszych Ewangeliach, napisanych w II i III wieku, znów widzimy coś innego. Śmierć Jezusa jest pojmowana w inny sposób, a nawet całkiem odrzucana. Uznawano, że Jezus tak naprawdę nie umarł. Być może najbardziej prowokacyjna relacja pochodzi od Basilidesa, egipskiego gnostyka z II wieku. Jego pisma były tak podburzające, że większość z nich zniszczono. Jakie było najbardziej kontrowersyjne stwierdzenie? Że Jezus nie umarł na krzyżu. Ofiarą miała być niewinna osoba, podstawiona przez samego Chrystusa. Nawet w Biblii jest mowa o przechodniu, który pomógł Jezusowi nieść krzyż, Szymonie Cyrenejczyku. Basilides twierdzi, że Chrystus w zaskakujący sposób wykorzystał jego pomoc. W Nowym Testamencie jest mowa o Szymonie Cyrenejczyku, który pomógł Jezusowi nieść krzyż. Według Basilidesa Jezus, który był Synem Bożym, zamienił się z Szymonem na postaci. Sprawił, że Szymon przyjął jego wygląd, a on przyjął wygląd Szymona. Krytyk Basilidesa zacytował potem, co zostało napisane. Szymon został tak przemieniony, że mógł być wzięty za Jezusa. Został ukrzyżowany.
faktycznie ten możemy bardziej celować. No tu właśnie wychodzi ta różnica pomiędzy sposobem na uprawianie polityki przez PiS Jarosława Kaczyńskiego, a rozmawialiśmy chwilę wcześniej na temat Angeli Merkel, co do której, jeżeli panowie wierzycie, że ona raptem pokochała Jarosława Kaczyńskiego i dlatego się z nim spotyka, to chcę was rozczarować. Z całą pewnością nie pokochała. Spotyka się, ponieważ na tym polega... Na tym polega uprawianie polityki, że nie zawsze się gra w te gry, w które się lubi i nie zawsze się rozmawia z tymi ludźmi, z których się lubi. I Angela Merkel to wie, a Jarosław Kaczyński najwyraźniej tego nie wie. Ja uważam, że Polska, i ja nie będę twierdził, że cała wina jest po jednej stronie. Donald Tusk tego nie ułatwia, ale Polska traci szansę, jaką jest pełnienie przez Polaka tej funkcji, nie dlatego, żeby z tej funkcji coś mogło wynikać dla Polski, bo wiadomo, że ona ma swoje... Przypomnę, że Donald Tusk na przykład w kwestii obowiązkowej relokacji uchodźców zajmował jednak stanowisko bliższe polskiemu, no, na przykład, tak, niż niemieckiemu. Ale mówię o tym, że nie ma takiego bezpośredniego, jak ja słyszę, że tam Donald Tusk nic dobrego dla Polski nie zrobił. To jest bzdura, bo z tej pozycji nic dobrego dla żadnego kraju się nie da zrobić. To nie ta pozycja, tak? To komisarz Unii Europejskiej może... Szef komisji. I tak dziady się wciskają, jak nie ta reklama, to ta reklama. Natomiast nie wykorzystanie przez nas, które ciekawe. Się stało faktem tego, że jednak Polak jest w centrum i ma dostęp do wszystkich informacji. Do wszystkich, naprawdę. Nie mieliśmy jeszcze Polaka, który byłby tak bardzo w centrum politycznym. Nie tylko Europy, ale także świata, z dostępem do wszystkich informacji. Obrażanie się i fochowanie, bo z mojego punktu widzenia to jest zabawa... Tuż pod powłoką codzienności kryje się zapierający dech w piersiach świat, gdzie nasze wyobrażenie... ...bo jakoś się nie lubią. Tu nie ma żadnego racjonalnego Dziadowskie. Argumentu. Oni zarabiają na tych reklamach to, i to żebractwo się wciska. Co by się stało? 19. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Prezydent Andrzej Duda podziękował Marcinowi Gortatowi za zorganizowanie Polskiej Nocy w NBA. W Bolesławcu na Dolnym Śląsku oficjalnie i gorąco powitano amerykańskich żołnierzy. W tym wydaniu również ostrzeżenie dla kierowców. W wielu miejscach kraju tej nocy na drogach będzie bardzo ślisko. Przed mikrofonem Łukasz Sobolewski. Prezydent Andrzej Duda podziękował Marcinowi Gortatowi za zorganizowanie Polskiej Nocy w NBA. Impreza odbyła się już po raz szósty, zakończyła się nad ranem czasu polskiego. Wieczór polskiego dziedzictwa to wydarzenie polonijne organizowane przez polską ambasadę we współpracy z Marcinem Gortatem, który gra w Washington Wizards. Nie to jest przecież najważniejsze, gdzie mieszkamy, dla kogo pracujemy, w jakim języku na co dzień mówimy. Mówił Andrzej Duda w specjalnym przesłaniu, które odtworzono w hali w Waszyngtonie. Najważniejsze jest to, co nosimy w sercu. Najważniejsze jest to, że czujemy się Polakami i jesteśmy z tego naprawdę dumni. Bo przecież Polska to my. Cieszę się, że o tym pamiętacie. Zawodnikom dziękuję za piękne widowisko i te wyjątkowe emocje, jakich nam dostarczacie za każdym razem, kiedy wychodzicie na parkiet. Serdeczne podziękowania należą się oczywiście panu Marcinowi Gortatowi. Takich właśnie ambasadorów polskości potrzebujemy. Nie tylko w Ameryce, ale na całym świecie. Trzymam kciuki za całą Polonię. Do zobaczenia za rok. W Polskiej Nocy w NBA uczestniczył prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Zaproszono na nią weteranów wojennych i znane osobistości. Publiczność nagrodziła długimi brawami polskich żołnierzy, którzy służyli w Iraku i Afganistanie. Przed meczem Marcin Gortat uhonorował mieszkającego w USA uczestnika Powstania Warszawskiego Juliana Kulskiego. Celem imprezy jest przybliżenie Amerykanom polskiej kultury. Kibice dostawali przy wejściu czapeczki z napisem Polska. W przerwach w grze na parkiet wybiegały polskie cheerleaderki, a na telebimach pojawiały się informacje na temat naszego kraju. Washington Wizards Marcina Gortata w rozegranym meczu pokonali New Orleans Pelicans 105-91. W Bolesławcu na Dolnym Śląsku oficjalnie powitano żołnierzy amerykańskiego 588. Batalionu Inżynieryjnego, wchodzącego w skład pancernej brygadowej grupy bojowej. Kilkuset żołnierzy wraz ze sprzętem wojskowym stacjonuje w koszarach 23. Śląskiego Pułku Artylerii. Oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy odbyło się na placu Piłsudskiego w Bolesławcu. Oni są tu po to, żeby w razie konieczności
móc wykonywać nawet najtrudniejsze zadania wspólnie razem. Mówi major Artur Pinkowski z 11. Dywizji Kawalerii Pancernej w Żaganiu. Mieszkańcy Bolesławca cieszą się z obecności Amerykanów, bo oni są... dla naszego bezpieczeństwa. Wojska amerykańskie w Bolesławcu to jest szok dla miasta, naprawdę. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwi. Mieszkańcy Bolesławca dziś mieli także okazję, by porównać amerykańskich i polskich żołnierzy. Porównanie, przynajmniej według niektórych, wypadło na korzyść Wojska Polskiego. Bardzo malutkie to wojsko, ale nasze takie są wysokie, przystojne. Na amerykańskich żołnierzy w Bolesławcu witał reporter Radia Wrocław Piotr Słowiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw. Ma to związek z oblodzeniami, które w tych rejonach mogą utrudniać życie kierowcom. Policja apeluje o rozważną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków drogowych. Bożena Falkowska. Ostrzeżenie pierwszego stopnia o marznących opadach dotyczy województw lubelskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Oblodzenie dróg zagraża województwom małopolskiemu, opolskiemu i dolnośląskiemu. Natomiast dla województwa śląskiego oraz Beskidu Niskiego i Bieszczad IMGW prognozuje zarówno marznące opady, jak i oblodzenie dróg. Wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia dla tego regionu. Na drogach i autostradach ślisko, czego skutkiem są poważne wypadki. W Karambolu na autostradzie A2 zginęły dwie osoby. W Karambolu na obwodnicy Lublina uczestniczyło 8 samochodów osobowych. Tu nikt nie ucierpiał. Na ulice miast wyjeżdżają piaskarki. W Warszawie pracuje ich 164. W takich warunkach niezbędna jest szczególna ostrożność. Bożena Walkowska, Polskie Radio. Ostatnia rodzina Jana Modrzyńskiego najlepszym filmem fabularnym tegorocznych Prowincjonaliów 24. Festiwalu Sztuki Filmowej we Wrześni. Statuetką wzorowaną na postaci Jancia Wodnika za najlepszą rolę męską nagrodzono Andrzeja Seweryna, odtwórcę roli Zdzisława Beksińskiego, a najlepszą aktorką wybrano Marię Mamonę, grającą Julię Brygiesterową w filmie Ryszarda Bugajskiego Zaćma. O wyborze najlepszego filmu wrzesińskich Prowincjonaliów decydują widzowie. Ostatnia rodzina niewielką liczbą głosów wygrała z Wołyniem Wojciecha Smarzowskiego. Te dwa tytuły były bardzo blisko siebie i trudno powiedzieć, co do końca tak zadziałało. No myślę, że postaci Seweryna, bardziej wyraziste, kreowane przez Dawida Ogrodnika. Ten mechanizm też musiał zadziałać. No, w Wołyniu byli to młodzi aktorzy, ale już jak widzimy, wybitni. Mówi dyrektor festiwalu Rafał Górecki. Wołyń doceniono za to w kategorii zdjęcia, a także największe odkrycie aktorskie, którym została grająca główną rolę u Smarzowskiego Michalina Łabacz. Tomasz Sosnowski, Radio Merkury. Podczas Prowincjonaliów doceniono też Szczęście Świata Michała Rosa oraz Dokumenty, Dotknięcie Anioła, Więzi oraz Baraż. Nagrodę przyznano też w kategorii animacji, a honorową statuetkę Jancia Wodnika otrzymała Anna Seniuk. Prognoza pogody. W nocy na zachodzie, południu i w centrum miejscami słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem, przechodzącego w opady śniegu. Na północy województwa podkarpackiego, w świętokrzyskim, na północy śląskiego oraz w łódzkim i wielkopolskim. Przejściowo również słabe opady marznącego deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Temperatura minimalna od minus 8 stopni na północnym wschodzie, około minus 4 w centrum, do minus 1 i 0 na zachodzie i południu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To Polskie Radio 24, Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa. 6 minut po godzinie 19, dziś niedziela, w kalendarzu 5 dzień lutego. Zapraszam jeszcze do 20. A co przed nami? Już za kilka minut audycja Życie z duszą czy bez. Zapraszam w imieniu Filipa Memchesa. Dziś odpowiedź na pytanie m.in. czy papież Franciszek jest za bardzo miłosierny. Tomasz Terlikowski, redaktor naczelny Telewizji Republika, będzie gościem audycji. Z kolei po 19.30 tematyka międzynarodowa na naszej antenie. Już teraz Państwa zapraszam na podsumowanie dnia. Codziennie w Polskim Radiu 24 część informacyjna i część publicystyczna o godzinie 20. Mateusz Drozda, kłaniam się i zapraszam. Polskie Radio 24. W Szwecji coraz głośniej jest kwestionowana dotychczasowa polityka władz wobec kryzysu migracyjnego. W stosunku do liczby mieszkańców Szwedzi przyjęli najwięcej migrantów i uchodźców w Europie. W samym roku 2015 to ponad 160 tysięcy osób. Problematyczna jest jednak przestępczość, w tym tak dramatyczne wydarzenia jak niedawny zbiorowy gwałt na młodej Szwedce. Jak relacjonowały media, sprawcami byli mężczyźni o blisko wschodnim wyglądzie. O tym, czy rzeczywiście Szwecja radzi sobie z kryzysem migracyjnym, ze szwedzkim dziennikarzem Iwarem Arpim w audycji Gorąca Planeta w Polskim Radiu 24 rozmawiał Marcin Pośpiech.
W ostatnich latach w stosunku do liczby swojej ludności Szwecja przyjęła ogromną rzeszę imigrantów, uchodźców, ludzi szukających azylu, ale coraz głośniej słychać opinię, że teraz sytuacja wymyka się spod kontroli. Na ile jest to prawdą? How far is it true? I would say that we are it's out of control when it comes to the plans for the future, because we have taken so many in that we don't have anywhere for them to live. Na razie panujemy jeszcze nad sytuacją, ale moim zdaniem w przyszłości wymknie się ona spod kontroli. Przyjęliśmy tak wiele osób, że teraz nie jesteśmy w stanie zapewnić im warunków do życia. Brakuje mieszkań, nie mamy dla nich pracy. To bardzo trudne. I nie chodzi wcale o to, że nie mamy pieniędzy na te cele. Większym problemem jest fakt, że brakuje ludzi, którzy mogliby zająć się migrantami. Nie mamy wystarczającej liczby nauczycieli, nie mamy wystarczającej liczby pracowników społecznych, nie mamy wystarczającej liczby policjantów. It's not just a question of money, it's a question of manpower. We don't have enough teachers, we don't have enough social workers. Mimo że ostatni kryzys uchodźczy, kiedy w 2015 roku przyjęliśmy 160 tysięcy osób, skończył się, prawdziwy kryzys zaczyna się dopiero teraz, kiedy musimy zintegrować tych wszystkich ludzi. Czarno widzę to, jak mamy sprostać temu zadaniu. Szwecja jest po prostu nieprzygotowana, czy słowo nieprzygotowane dobrze opisuje sytuację? We were really unprepared for this, and you have to bear in mind when it comes to Sweden that we had sort of a crisis before the real crisis set in. Byliśmy i jesteśmy nieprzygotowani. Jeśli rozmawiamy o Szwecji, to trzeba zdać sobie sprawę, że już wcześniej mieliśmy mniejsze kryzysy migracyjne, zanim jeszcze ten wielki europejski rozpoczął się na dobre. Już wcześniej, przed 2015 rokiem, system azylowy nie był wydolny ze względu na liczbę osób szukających w Szwecji schronienia. Już wtedy istniał problem imigracji. The years leading up to the 2015 crisis. Każdego roku przed 2015 rokiem Szwecja biła kolejne rekordy w przyjmowaniu migrantów i uchodźców, więc kiedy zaczął się ogólnoeuropejski kryzys migracyjny, nawet jeśli byliśmy do niego mentalnie przygotowani na przyjęcie kolejnych osób, a uważam, że tak nie było, to i tak i instytucje, i ich pracownicy nie byli gotowi, by sprostać zadaniu. Byliśmy, system był wyczerpany do granic możliwości. The people were not ready because we were already stretched thin. So why did the Swedish government decided to... Dlaczego więc szwedzki rząd zdecydował się, by przyjąć jeszcze większą liczbę migrantów, wiedząc, że prawdopodobnie nie poradzi sobie z tą sytuacją i że nie jest w stanie im pomóc? Na przykład Dania postąpiła inaczej i zamknęła swoje granice. We've had a very strange political situation in Sweden if you compare to our neighbors, the other Nordic countries and other European countries where... W Szwecji mamy bardzo dziwną polityczną sytuację w porównaniu z innymi państwami nordyckimi czy europejskimi. Sprawy związane z imigracją i migrantami są pewnym tabu. Jeśli kwestionujesz politykę migracyjną czy całkowite otwarcie granic, a tak to wyglądało w naszym przypadku, z pewnością zostaniesz nazwany rasistą czy ksenofobem. You were labeled a racist most of the time or a xenophobe and also the party, the so-called right-wing populist party, Sweden Democrats, when they started gaining more support. Co więcej, kiedy skrajnie prawicowa, antyimigrancka partia Szwedzcy Demokraci zaczęła zyskiwać poparcie w społeczeństwie, ugrupowania z głównego politycznego nurtu przestały rozmawiać na temat migracji. Nie chcieli na ten temat rozmawiać, nie chcieli poruszać kwestii integracji migrantów. So, the other parties retreated from this issue and the hard challenges these issues present to Sweden. Mainstreamowi politycy obawiali się, że jeśli poruszą te tematy, trafią do tej samej szufladki co szwedzcy demokraci. To dlatego nie jesteśmy przygotowani, by stawić czoła temu wyzwaniu. Nie mieliśmy uczci. Couldn't have a frank, open debate about these issues. Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, wspomniałeś, że Szwedzi, jeżeli chodzi o te kwestie, są naiwni. Jak to rozumieć? So, I think it's been a, it's not just when it comes to migration and integration and those issues, but it's been a sort of an ideal in Sweden to be naive. That's sort of
equated to being a good person. Nie chodzi tylko o migrację, czy integrowanie migrantów, uchodźców. Bycie naiwnym dla Szwedów jest pewnym ideałem. Naiwność w Szwecji oznacza bycie dobrym człowiekiem. Więc jeśli konsekwencje naszych działań okażą się złe, szkodliwe, w Szwecji możesz zawsze powiedzieć, no dobrze, źle się stało, ale byłem naiwny, chciałem dobrze i taka odpowiedź w Szwecji jest w porządku. Nikt nie pociągnie cię do odpowiedzialności, tak jak stałoby się to w Danii czy w Norwegii. Nasze intencje, motywy są najważniejsze, ważniejsze niż efekty naszych działań.